Azja leży na dwóch wielkich płytach litosfery. Są to płyta eurazjatycka i płyta północnoamerykańska, a także na kilku mniejszych płytach filipińskiej, indyjskiej, irańskiej i arabskiej. Takie położenie sprzyja występowaniu trzęsień ziemi oraz zjawisk wulkanicznych. Występujące we wnętrzu Ziemi prądy konwekcyjne powodują, że płyty litosfery są w ciągłym ruchu. Na granicach przemieszczających się płyt występują trzęsienia Ziemi i zjawiska wulkaniczne. Dochodzi do wypiętrzania łańcuchów górskich oraz powstawania rowów oceanicznych. Rowy oceaniczne powstają wtedy, gdy jedna z płyt litosfery wsuwa się pod drugą. Najgłębszym rowem oceanicznym jest rów Mariański, który w najgłębszym miejscu osiąga 10 916 metrów. Wulkanizm. Magma, która znajduje się pod powierzchnią Ziemi, pod wpływem ciśnienia przemieszcza się ku górze i przez komin główny wydostaje się na powierzchnię pod postacią lawy. Dochodzi wtedy do wybuchu, czyli erupcji wulkanu. Lawa wydobywa się przez krater, czyli otwór na szczycie stożka wulkanicznego. Pośród wulkanów wyróżniamy takie, które są czynne, drzemiące oraz wygasłe. Mechanizm powstawania trzęsień ziemi wygląda następująco. Kiedy płyty litosfery ocierają się o siebie lub na siebie napierają, siły tarcia nie pozwalają im na dalszy ruch. Pod powierzchnią ziemi powstają wtedy olbrzymie naprężenia. Nagromadzona energia po pewnym czasie pokonuje tarcie. W tym momencie dochodzi do gwałtownego przemieszczenia mas skalnych, któremu towarzyszy powstanie drgań rozchodzących się w postaci fal sejsmicznych. Fale te na powierzchni odczuwamy jako gwałtowne wstrząsy. Miejsce pod powierzchnią Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, nazywamy hipocentrum. Na powierzchni, bezpośrednio nad hipocentrum, znajduje się epicentrum.
Siłę trzęsień ziemi określamy w skali Richtera. Do rejestracji i pomiaru siły trzęsień ziemi używa się sejsmografów. Miejsce, w którym płyta pacyficzna styka się z innymi płytami litosfery, nazywane jest ognistym pierścieniem Pacyfiku. To tutaj dochodzi do ponad 80% większych trzęsień ziemi występujących na całym globie. Znajduje się tu także 90% wszystkich czynnych wulkanów lądowych. Następstwami trzęsień ziemi i zjawisk wulkanicznych mogą być straty materialne, powstawanie wysp, schodzenie lawin i osuwanie się warstw skalnych, zmiany klimatu oraz tsunami, czyli fale powstałe w wyniku podmorskiego trzęsienia ziemi. Zapobieganie skutkom zjawisk wulkanicznych oraz trzęsień ziemi polega przede wszystkim na prowadzeniu pomiarów i monitorowaniu aktywności sejsmicznej. Pomocne są nowoczesne techniki budownictwa, zwiększające odporność budynków na wstrząsy. Bardzo ważna jest nauka zasad bezpiecznego zachowania się w czasie katastrofy.